Siemanko wszystkim, z tej strony Tchalas i dzisiejszego dnia, czyli 3 czerwca, jak widzicie, została wydana gra Lords Mobile na Steam, więc każdy może sobie teraz po prostu ściągnąć grę i zagrać na swoim PC-cie i przyznać muszę, że jest to dużo lepsza wersja aniżeli pod jakimkolwiek emulatorem. Pierwsza sprawa dlatego, że w ogóle nic nie przycina. Teraz mam akurat to w okienku, aczkolwiek mamy możliwość tutaj w ustawieniach zmiany sobie na pełen ekran oraz zmiany rozdzielczości, jak widzicie. I cała reszta jest dosłownie jak na telefonie. Kwestia jest tylko taka, że wykorzystuje to po prostu maksymalną moc tutaj naszej maszyny i nie zemula po prostu tak, jak robiły to wcześniej emulatory. Dlatego też polecam każdemu sobie tutaj ściągnąć. Gry nie można połączyć z kontem Google, a co za tym idzie, musimy połączyć nasze konto Google razem z kontem facebookowym, jeżeli mamy przez konto Google, i później po prostu połączyć tę wersję tutaj Lords Mobile ze Steama razem ze swoim kontem facebookowym. Później możemy jeszcze to dodatkowo sobie połączyć, jeżeli byśmy chcieli, razem ze Steamem, żeby logowanie było jeszcze łatwiejsze. I szczerze muszę przyznać, że polecam każdemu. Mi chodzi ze spokojem w 130 klatkach na sekundę na pełnym ekranie. Tak naprawdę jest to niezwykle przyjemne tutaj. No, minusem jedynym jest to, że nie można sobie odpalać kilku kont, aczkolwiek no, jeżeli gramy na jednym, no to gramy po prostu na jednym w tym momencie i tyle. Dlatego też, tak jak mówię, sami widzicie, jak to wszystko sprawnie i szybko chodzi. Dlatego polecam to zdecydowanie każdemu, kto miał wcześniej problem z emulatorem, kto czasami po prostu woli sobie dodatkowo na PC-cie tutaj właśnie przysiąść i posłuchać na przykład czegoś w tle, albo pooglądać sobie właśnie jakieś filmy i dodatkowo sobie raz po raz włączać po prostu tutaj Lords Mobile na komputerze zamiast co chwilę patrzeć w telefon. Pisanie na czacie też jest równie tutaj proste. Jest to wersja początkowa, a mimo wszystko jest ona, jakby to trzeba przyznać, dopracowana niezwykle i tak naprawdę nie znalazłem żadnego póki co punktu odniesienia, do którego mógłbym się odnieść, jeżeli chodzi o wady. Dlatego też polecam tutaj właśnie wersję ze Steama aktualnie. Po prostu wpisujemy sobie Lords Mobile. Jest to w pełni darmowe, nic nie trzeba płacić, poza pakietami oczywiście w grze. Więc to by było na tyle, taki krótki właśnie filmik. Dzięki wszystkim za oglądanie, to był Tchalas, trzymajcie się, na razie i cześć.